Cześć człowieki, a w dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać wam, jak powstał rydwan ognia. Czym jest rydwan ognia? Pewnie już widzieliście po miniaturze i zaraz zobaczycie go jeszcze raz. Jest to wspaniały grawer, dla mnie fajny, zrobiony na tej oto sklejce. Tak wygląda. Jeśli chcecie zobaczyć, jak do tego doszło, to zapraszam, bo wiem i w sumie mogę wam nawet powiedzieć. Zacznijmy od tego, że przygotowałam sobie znacznie wcześniej w głowie plan tego, co chcę mieć na tym grawerze. Wy już go widzieliście, więc tak to wyszło. Pomyślałam, że chcę mieć konia, chcę mieć rydwan, a na tym rydwanie chcę mieć jeźdźca. Taki był plan. Więc znalazłam sobie konia. Mnie uczono rysować tak, żeby nie rysować z pamięci. I jeżeli chcę rysować coś, to fajnie by było mieć ten wzór, żeby odwzorować idealnie proporcje. Bo jak mam wzór i widzę, jak to wygląda, jak zachowuje, jaki jest układ ruchu, jakie są proporcje, jak są ułożone, nie wiem, nogi, czy tam ciało i tak dalej, to jestem w stanie to narysować tak, żeby wyglądało to prawdopodobnie, żeby nie wyglądało to pokracznie i koślawo. Więc jeżeli byście tworzyli projekt, na którym nie wymyślacie całego konceptu i nie jest to jakieś takie dziwne stworzenie bądź abstrakcja, tylko na przykład rysujecie jakieś zwierzę czy człowieka, fajnie sobie przygotować, albo na przykład do człowieka są takie specjalne manekiny i możecie ustawić go w danej pozycji i wiecie, jak się układa wtedy ciało, jak układają się mięśnie, żeby to wyglądało dobrze. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to fajnie sobie przygotować kilka zdjęć takiego oto zwierzęcia, aby móc je narysować tak, żeby to zwierzę przypominało samo siebie. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co myślicie o koniu, którego stworzyłam. Czy przypomina on konia, czy może wręcz przeciwnie. I teraz cały rysunek po narysowaniu ołówkiem, gdy stwierdziłam, że już jest w miarę spoko, poprawiam sobie czarnym cienkopisem. Po co poprawiam cienkopisem? Żeby zobaczyć, czy wygląda to godziwie. Jak stwierdzam, że wygląda to całkiem spoko, pamiętajcie, jeżeli coś nie wyjdzie, zawsze można to później jeszcze poprawić. Następnie, aby później łatwiej było mi ten rysunek edytować, wszystko zamarkerowuję czarnym markerem. I widzicie to w turbo przyspieszeniu, o tutaj. Zamazuję wszystko, zostawiając takie białe przestrzenie, bo jeżeli nie zostawiam białej przestrzeni między konkretnymi elementami, to będziemy mieli jedne wielkie czarne plamy. Także to jest ważne. Robię dla konia grzywę ognistą, poprawiam postać i jedziemy dalej. Teraz widzicie, jak wygląda skończony, zamazany rysunek. Ten rysunek następnie zeskanowałam, abym mogła go później dalej obrobić. Wy możecie również zrobić mu zdjęcie, to co kto ma. Ja mam skaner, więc go używam, bo zapłacony jest do skanowania, niech skanuje. Teraz widzicie, jak w turbo szybki sposób edytuję cały rysunek. Powiem wam szczerze, że jak na to patrzę, to chciałabym pracować z taką szybkością. No niestety na żywo nie wyglądało to tak różowo, bo cały czas trwania edycji to trwał tak ze 2,5 godziny. No nie ma lekko i nic niestety nie robi się samo. Tu widzicie wszystko po kolei, bez cięć, jak tak na przykład koło. Robiłam je na dwa razy, bo stwierdziłam, że ten pierwszy pomysł jest nie bardzo, bo to jest krzywo, więc zrobiłam to jeszcze raz. Pamiętajcie, wszystko można zawsze podprawić, zawsze można coś cofnąć, także spokojnie, to jest program komputerowy. Pamiętajcie, jeżeli coś robicie w ten sposób, aby często zapisywać, bo później można mieć swoją przykrość. Ja tutaj dalej będę edytować ten program. Teraz zobaczycie, jak edytuję konia, jak ten koń przejeżdża do przodu, bo jak dla mnie to był za blisko, brakło mi miejsca na kartce i w sumie no mogłam narysować to mniejsze, ale nie zrobiłam tego, więc postanowiłam go tu przeedytować, żeby on był wysunięty trochę do przodu, to za chwilę zobaczycie. Zobaczycie też, jak część elementów jest usuwana i zupełnie zmieniana, bo jak wiecie, można wszystko narysować tutaj od nowa, poprawić, bo to chodzi o to, żeby to, co uzyskacie, było tym, co chcecie uzyskać, a nie tak, żeby było jak było. Oczywiście można, jeżeli chcecie idealnie odwzorować ten rysunek, po prostu go wygrawerować, da się tak zrobić i nie jest to problemem. Ja chciałam zrobić to inaczej, żeby to wyglądało dla mnie ładniej i dlatego poświęciłam na to swój czas. Teraz poproszę maestro o włączenie muzyki, a do was jeszcze się odezwę wkrótce, więc do usłyszenia za chwilę. A maestro, muzyka.
Tak jak widzicie, kończę konia, poprawiam postać. Cały czas też oddalam, żeby zobaczyć, czy to, co widzę, jest tym, co chcę widzieć. Pamiętajcie, zawsze wszystko można poprawić i najlepiej rzeczy ogląda się z pewnej odległości. Kiedy już jestem zadowolona, praktycznie. No ja się, jak widzicie, jeszcze nie jestem, bo jeszcze dorabiam koniowi. Chyba to się nazywa uzda, ale pewna nie jestem. Jeżeli ktoś z Was wie, jak się nazywają części do obsługi konia, bo ja znam tylko siodło, to możecie dać znać w komentarzu. Chętnie się dowiem. Dalej poprawiam tutaj konia. Już ma się to bliżej, jak dalej do końca. I teraz zostawiam sam kontur, bo chcę grawerować tylko kontur. Poprawiam jeszcze elementy, które są dla mnie nie w porządku. Tak jak tu widzicie, widelec, który trzyma nasza postać. Teraz umieszczam to na takim wzorze deski, żebym wiedziała, jak to wygląda. To jest wszystko narysowane w odpowiednim rozmiarze, żeby później nie było niespodzianki. I dobieram czcionkę na napis, Rydwan Ognia. Po dobraniu czcionki, bo zostawiam sobie trzy wzory, tutaj widzicie już gotowy, skończony przeze mnie wzór i zaczynamy grawerowanie. To, co widzicie, tak graweruje nasze lasy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, co to za lasy i tak dalej, jak to działa, proponuję najpierw sprawdzić opis. Pamiętajcie, zawsze warto przeczytać opis. Czasem można znaleźć tam odpowiedzi na nurtujące Was pytania. A czasem wręcz przeciwnie i wtedy trzeba napisać w komentarzu. Jeżeli chodzi o sam grawer, to też on troszkę trwał, bo wszystko zależy tak naprawdę od parametrów, jakie dobierzecie. Najważniejsze to, aby dobrać parametry tak, aby uzyskany rezultat był tym, czego chcecie. A teraz poproszę o podkład dźwiękowy. Powiedzmy, niech będzie numer 4. Jak już widzicie, grawer jest praktycznie skończony. Jeśli grawerowaliście jakieś wzory zaprojektowane przez siebie, napiszcie proszę w komentarzu, podzielcie się ze mną tym, jak Wam poszło i czy byliście zadowoleni z rezultatu pierwszego grawerowania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie je proszę w komentarzach. Przypominam o tym, żeby sprawdzać opis. Będę wdzięczna, jeśli w tym momencie klikniecie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to klikniecie przycisk subskrybuj, doceniając tym samym moją pracę i wkład dla ludzkości i przyszłych pokoleń. A tak serio, to nie. Także będę wdzięczna za subskrypcję. Dziękuję już wszystkim osobom, które zasubskrybowały mój kanał. Do zobaczenia. Cześć!